Cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok i z dużą przyjemnością przedstawiam Wam grę Age of Wonders 3. Ta gra trafi do sklepów za około miesiąc, 31 marca, w polskiej wersji językowej, więc uspokajam, ja Wam pokażę betę, więc jest to wersja językowa angielska, oryginalna. Z przyjemnością też informuję, że jestem jedną z pierwszych osób na świecie, które mogą pokazać ten gameplay i także w związku z tym roztoczę swój skromny patronat medialny nad tą produkcją, to znaczy na pudełkach, po raz pierwszy na pudełkach z grą pojawi się logo jarok.pl. Yeah! Fantastyczna sprawa, tym bardziej, że gra jest bardzo udana, nie brałbym się za coś, czego nie popieram, a ma ona swoją historię. Pierwsza część trafiła do sklepów w roku 1999 i spotkała się z wielką akceptacją graczy. Kolejne tytuły nie miały już tyle szczęścia i w zasadzie po 2006 roku już nic w związku z tą grą w sklepach się nie pojawiało, ale teraz, w 2014, 8 lat później będziemy mieli okazję pograć w kontynuację, która zapowiada się bardzo interesująco. Zapraszam Was zatem, pokażę Wam wstęp do kampanii. Może właściwie więcej niż tylko jeden odcinek, ale zobaczymy. Lecimy z tym koksem. The Wheel of Ages turns. Wstępem do gry są liczne opowieści, których nie będę Wam przedstawiał, tym bardziej, że one są po angielsku, a chyba bardziej nas interesuje, jak wygląda rozgrywka, jak w ogóle wygląda gra, więc pozwolę sobie przeskoczyć troszkę dalej. Tak czy inaczej będziemy reprezentowali rasę elfów. Co nie cieszy mnie jakoś bardzo, wolałbym krasnoludy, ale jest jak jest, cieszmy się i z tego. Oto nasza bohaterka. Jest łotrem. O. Dobra, zaczynamy w tym miejscu przyłączenia armii. To jest jakby wstęp do gry jest taki dosyć tutorialowy. Zaczynacie bardzo spokojnie, ale cała gra mocno przypomina połączenie cywilizacji oraz Heroes of Might and Magic, czyli wzorce bardzo pozytywne. Na teren wroga nie możemy wkroczyć, bo to oznaczałoby wypowiedzenie wojny, na to zdecydowanie nie jesteśmy gotowi. Biegamy, zbieramy surowce, odnajdujemy także miejsca, w których surowce są odnawialne. Nasze zadanie polega na pokonaniu tych tutaj paskudników. Mamy oddział składający się z kapłanek, strażników elfich, właściwie mieczników? No, mają miecze, no, tak, swordsmen. No i łucznicy, tak. Miecznik, cholera, to taka ryba, nie? Okej, dobra, koniec tury. A, właśnie. Możemy wyznaczyć umiejętność, którą będziemy odkrywać. To oczywiście wymaga czasu i wymaga surowców. Zacznijmy sobie może od... nie będę tutaj Was wtajemniczał. Dzięki tej zdolności będziemy mieli więcej punktów many do wykorzystania w trakcie walki. Czy coś jeszcze? Instrukcja obsługi, która pojawia się co jakiś czas, jeżeli będziecie czegoś potrzebowali wiedzieć. Oczywiście teraz jest po angielsku, więc pewnie nie skorzystacie, ale to jest ważne. Tu w tym miejscu pojawiają się wszystkie ważne informacje na samym początku tury. Rzeczy, o których powinniście wiedzieć i na które powinniście zwrócić uwagę, to bardzo łatwo ułatwia nawigowanie po grze. Dismiss, ja to wszystko już wiem. To jest moje zadanie też. I zakończmy turę. Nadszedł nowy dzień. Tury wszystkich graczy komputerowych rozgrywają się jednocześnie, równolegle. Znaczy, kiedy ja wykonuję ruchy, to oni także. Kiedy dochodzi do spotkania na mapie, no to gra staje się bardziej turowa, ale o tym opowiem za chwilę. A oto pierwsza walka, jaką przyjdzie nam stoczyć. Moje oddziały przeciwko łotrom. Ludziom łotrom. Jak widzicie, sporo statystyk. Punkty życia, zasięg ruchu, pancerz. I chyba jeszcze jest jakaś tam świętość. Obrażenia zadawane. Ale to w walce Wam pokażę. A walka, moi drodzy, wygląda cudnie. Pierwszy atakuje ten, który jest broniącym się. No, paradoksalnie to brzmi, ale tak właśnie jest. Jeżeli dokonujecie ataku, to musicie się spodziewać, że wasz przeciwnik wykona pierwszy ruch. I w związku z tym często oznacza to... to informacje, które nie będą nam potrzebne. Oznacza to, że będziecie zbierali obrażenia na starcie. Co nie jest fajne.
ale można sobie z tym poradzić. Oddziały składają się z jednostek, ale te jednostki mają wspólne punkty życia. Krótko mówiąc, nawet jeżeli zginie kilka jednostek, to nie oznacza, że ta armia zadaje mniejsze obrażenia. To nie jest tak jak w Heroes and Might and Magic. Po prostu zadajemy stałe obrażenia, a jeżeli kilka jednostek zginie, to możemy wyleczyć je i przywrócić do życia. Zresztą one czasem też się regenerują, zwłaszcza w miastach, ale o tym to może kiedy indziej, co? No dobra, warto by było jakoś ich wyciągnąć stąd. Spróbujmy cofnąć tą armię trochę do tyłu. To jest nasz bohater, który także uczestniczy w walce, co bywa upierdliwe niestety, bo on często koncentruje się na nim atak wrogów. I to bywa bolesne, kiedy oberwie na przykład z kilku katapult naraz. Trzeba być na to przygotowanym i się strategicznie do tego ustosunkowywać. A nasi przeciwnicy też bronią. No dobrze, to nie będzie tak wesolutko. Każda jednostka ma kilka ataków. W przypadku tych łuczników tych ataków jest 3 i w zależności od tego, na jakie pole się przesuniecie, ilość ataków jest redukowana. Jeżeli przesuniecie się tylko na zielone pole, macie 3 ataki. Na żółte 2, na pomarańczowe 1. Przejdźmy tutaj. Czy cokolwiek pojawi się w moim zasięgu? Nie, poza zasięgiem. Okej, dobra. To przestawmy te jednostki tu bliżej troszkę. To są łucznicy. Z przodu mamy tych strażników, koleżków z mieczami. Warto oczywiście naprzód prowadzić te jednostki, które mają dużo pancerza. Ci mają pancerza 10, ci też mają 10. Łucznicy oczywiście mniej. Nasz czempion 8, a tutaj czarodziejki 9. Dobra. Zobaczmy, co zrobi nasz przeciwnik. No już jesteśmy w zasięgu. Rozbieram tą opowieść na czynniki proste. Musimy tu niestety ruszyć do ataku i najpierw przebić się przez... przez mury. Okej, mamy szansę wykonać 3 ataki. Ataki dystansowe nie są kontrowane, natomiast ataki wręcz od razu spotykają się z reakcją przeciwników. Więc jeżeli zaatakujecie walkę wręcz, to możecie się spodziewać, że on odpowie ciosem i wasze jednostki zbiorą obrażenia. Tu jeszcze ktoś przeżył. Mimo kary za to, że jakby ta jednostka wroga była osłonięta, to i tak żeśmy ją wykończyli. Podejdźmy troszkę bliżej. Czy możemy coś z magią zrobić ciekawego? Możemy rzucić czar na wrogie jednostki, zadając im 10 do 14 obrażeń fizycznych i 6-10 obrażeń od trucizn. Oczywiście z czasem tych czarów przybywa. Zobaczymy, co zrobią przeciwnicy. Dopóki nie zabijecie oddziału, to on jest równie groźny, jak bywał wcześniej. Znaczy, ilość tych ludzików nie ma znaczenia, to jest tylko tak schematycznie trochę rozwiązane. Ale jakby, jeżeli chodzi o kwestie strategiczne, to ma to sens. Te oddziały wycofamy. Nie chcemy ich stracić. To, że one mają mało życia, nie oznacza, że tych żołnierzy ubyło. No potem mogą się wyleczyć i przeżyją, więc... A każda strata jednostki jest już ostateczna. Więc nawet jeżeli jeden ludek wam tu pozostanie, to on ma szansę przetrwać i walczyć dalej. Zrobiłem błąd. Powinienem był najpierw atakować z dystansu. Bo wtedy nikt mi nie zasłania. Ale dobra, mamy tutaj maga, który jest w stanie uderzyć od 3 do 5 i 3 razy. Ale te obrażenia są tak niskie, ponieważ przede wszystkim ograniczenie widoczności i ograniczenie zasięgu redukuje te obrażenia. Ale coś tam zrobimy. No i wykończyliśmy wrogów, nie tracąc żadnego oddziału. Mamy gratulacje, to jest część fabuły jakby te opowieści, ale tu nie chcę się w to zagłębiać, przynajmniej na tym etapie, kiedy nie ma wersji polskiej, językowej. No dobra. Zrobiliśmy questa i możemy dostać nagrodę. Zabierzmy ją zatem. Dobra. To zamknijmy. Tu jest jeszcze jakiś skarb.
Mamy dodatkowe pieniądze. Wybierzmy się dalej. Proszę bardzo. Pojawił nam się drugi quest. Znaleźć przejście do Eldaste. Eldaste. Okej. Damy radę to zrobić. Zakończmy turę. Gamblak wypowiedział nam wojnę. No dobrze. Dialogi, rozmowy. To nas oczywiście zainteresuje, ale kiedy indziej. Wojna. Niech będzie wojna. Jest to częścią tej historii. Jak zwykle tutaj nad mapą widać, co mamy zrobić. Armia oczekuje rozkazy. I tutaj, no cóż, brat tej naszej bohaterki zdaje się... Czy straciliśmy miasto, czy coś tam? Mniejsza z tym. Ja wiem, trochę bliżej znam tę historię, bo już grałem, ale nie jest to najważniejsze. Najważniejsza jest rozgrywka. Miasto jest zagrożone atakiem tych tutaj łajdaków. I pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to ich pokonać. I to też zrobimy. Tutaj też informacje na temat tego, no, na temat widoczności w terenie i tak dalej, tego jest zawsze sporo. Okej, ruszajmy do boju. Moje jednostki są wyleczone już. Wkraczamy do walki przeciwko nam, cztery szeregi. Przy okazji asasyn. Asasyn jest bardzo, bardzo nieprzyjemny, ponieważ on ma zdolność zabójczego ciosu, który zadaje potworne obrażenia. To się nazywa Assassin Strike. Trzeba na dziada uważać. Ci nie są już tacy groźni. Jego trzeba wykończyć w pierwszej kolejności. I warto zerkać na te statystyki przed rozpoczęciem bitwy. Zresztą tu jest mnóstwo fantastycznych wątków RPG. To jest taka strategia z RPG-iem powiązana mocno. I nasz bohater się rozwija, mam nadzieję, że będę mógł to pokazać. I nasze oddziały. I trzeba dostosować swoją taktykę do tego, jacy są wrogowie. I bardzo podobają mi się te bitwy. Zresztą te bitwy, w tych bitwach można łączyć kilka armii. Na jednym polu może się znajdować maksymalnie 6 armii, ale jak otoczycie przeciwnika dookoła, to są heksagony, z 6 stron, to możecie 36 oddziałów mieć podczas walki. I czasami jest to konieczne. No dobra. To są nasi strzelcy i są bardzo nieprzyjemni, zadają obrażenia. Wątpię, czy uda mi się utrzymać przy życiu wszystkie jednostki. Ale zacznijmy od zaklęć. Musimy koniecznie pozbyć się tych łajdaków. Dobra, zadaliśmy im obrażenia, zostało im 35 punktów życia. Nie chcemy nimi atakować w żadnym razie. Mamy poza zasięgiem są 50% obrażeń. Podejdźmy bliżej. Dzięki temu będzie jeden mniej atak, ale to nic nam nie da. No niestety, to trochę popsułem. Liczyłem na to, że zredukuję tą karę za dystans, ale mi się nie udało tego zrobić. Trzeba ich wszystkich zabić. No niestety, jest, załatwiliśmy. Nasz oddział zdobył punkty doświadczenia. Każdy oddział ma 4 jakby takie medale, 4 odznaczenia. Ale to pokażę wam później, żebym o tych wszystkich rzeczach nie zapomniał. Tu jest mnóstwo fantastycznych historii. Dobra, ten oddział raczej pójdzie na straty. Mam nadzieję, że tylko jeden. Teraz nasi wrogowie. Można to przyspieszyć, tu na dole macie pasek, ale ja lubię patrzeć na to, co oni wyprawiają. Aj. A wyrżnęli mi tych tutaj, no trudno się mówi. I teraz tak, kiedy skierujecie kursor na przeciwnika, mając swoją jednostkę pod kontrolą, to widzicie, że także jakie obrażenia zada przeciwnik. Jeżeli przeciwnik odpowie atakiem, zada od 6 do 8 obrażeń i 2 razy będzie w stanie odpowiedzieć. My natomiast zaatakujemy 3 razy, zadając od 11 do 17, więc mamy mocną przewagę nad tymi przeciwnikami. Rzućmy okiem, jak ci łucznicy tutaj. Niestety ci łucznicy zadają mniejsze obrażenia niż ta jednostka wroga i fajnie byłoby ich tu jakoś uratować, ale można na przykład zrobić tak. Tylko że tutaj zadamy jeden atak, a 2 razy otrzymamy obrażenia. Spróbujmy podejść tutaj. Nadal niestety
pole, są poza polem widzenia, ale spróbujmy zadać im trochę obrażeń. Pozostawiliśmy im 13 punktów życia. Gdybym się wycofał tymi elfami, to tutaj też ci przeciwnicy mogą zaatakować nas w plecy. Tego nie chcemy. Poradzą sobie? Poradzili sobie. Nawet zdobyli medal, ale co im z tego medalu? Jak tu zaraz zostaną wyrżnięci. No ale dobra. Tu mamy jeszcze czarownicę. Dobrze. Myślę, że to się może nawet udać. Bo mamy jeszcze czarodziejkę. Znaczy, naszą łotrzycę. Łotrzycę, nazwijmy ją tak. I ona także może wziąć udział w walce. A te elfy, dobrze opancerzone, wyślemy na spotkanie z tym wrogiem. Dzięki temu zabezpieczymy tą jednostkę. Żeby oni zaatakowali tą jednostkę, muszą wyjść poza zasięg moich tutaj wojowników. A wtedy oberwą. Oberwą od moich wojowników, którzy nie pozwolą od siebie odskoczyć. Zdecydowali się na atak, co zakończy się ich śmiercią. A nasze jednostki awansowały. I uzyskaliśmy miasto. To rodzi nam całą masę innych opcji strategicznych, które za chwilę wam pokażę. Ach, straciliśmy jeden oddział. Szkoda. No trudno, ale to można łatwo odbudować. Bitwę można powtórzyć, ale w tym sensie, że można ją obejrzeć jeszcze raz. Nie można jej stoczyć jeszcze raz. Zamknijmy to zatem. Mamy nowe... Zadanie zostało ukończone. To sobie usuńmy, bo nie potrzebuję tych wskazówek. Tu jest kolejny quest. Znaleźć wejście do krainy tego tutaj potwornika, który nam wypowiedział wojnę. To oczywiście zdołamy zrobić. Mamy tu kilka miejsc, które mogą dostarczać nam surowców. Mamy miasto, zatem kolejne opcje strategiczne. Każde miasto roztacza wokół siebie teren, który umożliwia wam kontrolę. Znaczy, powiększa się ten teren, ten obszar, który kontrolujecie. Jeżeli w obrębie tego obszaru znajdują się różne miejsca, które dostarczają surowców, to pobieracie surowców i wpływa to na wasz dochód w każdej turze. Tu jest jakiś potwór jeszcze, ale wybierzmy się... A, pokażę wam teraz jednostki. To jest moja bohaterka, którą mogę... która jest jakby... uczy się. Zdobywa umiejętności, to jest RPG. Więc jeżeli zdobędziemy tu umiejętności, będziemy mogli wydać je na kilka tutaj zdolności, które poprawią bojowe umiejętności naszego bohatera. Zdolności, umiejętności, tyle tego jest. Warto inwestować w te rzeczy, które wspierają oddziały, ale to każdy ma swój pomysł na prowadzenie postaci. Każdy oddział ma też swoje statystyki i ma też swoje poziomy. Każdy oddział ma 4 takie poziomy, które musi zdobyć podczas walki i zaczyna się od żołnierza, weterana, eksperta, aż w końcu jednostka jest elitarna i poprawia się jej statystyka. Przy czym na ostatnim poziomie elitarnym jednostka dostaje dodatkową taką cechę. W przypadku tych tutaj łuczników jest odporność na ataki z dystansu. To znaczy zwiększona, bo na pewno będą obrywali. W przypadku na przykład tych z mieczami, naszych żołnierzy, mamy dodatkowe statystyki oraz zadają oni obrażenia, które przez jakiś czas powodują, że przeciwnik się wykrwawia. I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe i przyjemnie się na to patrzy. Nasze kapłanki na przykład mogą ogłuszać przeciwników, uniemożliwiając im działanie w kolejnych turach. Przejdźmy do następnej. Dobra. Wymyśliliśmy umiejętność Cloak and Dagger, to się tak nazywa, ponieważ łotrzyca jest naszą postacią. I to zwiększyło ilość punktów magii, które można wykorzystać podczas walki. Tu jest kilka fantastycznych rzeczy, na przykład ulepszona logistyka, która pozwala wam szybciej poruszać się po drogach. Warto w to zainwestować, ale to też 20 tur, więc dosyć długo trwa. Ale zainwestuję sobie w to. To jest niegłupi pomysł, lepiej mieć to na samym początku. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do zarządzania miastem. W mieście można budować oddziały. I chyba od tego zaczniemy, żeby uzupełnić braki. Zbudujmy sobie Swordsmana.
Można ustawić też kolejkę produkcji. Ale potem zainwestujmy w budynki. Na przykład w świątynię. Świątynia, która pozwala produkować inną jednostkę bojową, ale także dostarcza mojemu królestwu 10 dodatkowych surowców. I możecie sobie ustawić taką kolejkę i miasto się buduje. Ja na razie zostawię sobie te dwie rzeczy. Wolę mieć to pod kontrolą, ale na pewno przydaje się to później, kiedy macie dużo miast. I to są takie bardzo przyjemne wątki z cywilizacji, jakby. No dobrze, wypadałoby wyleczyć tych tutaj wojowników. Przejdźmy się do miasta. Kilka tur spokoju pozwoli im odzyskać zdrowie, uzupełnimy też stracony oddział. Zakończmy zatem tą przygodę. O proszę, wyprodukowała się kolejna jednostka, ona automatycznie dołączyła do tego oddziału. To jest... Na tych ośrodkach, które pozyskują surowce, jest zawsze informacja, czy one są po eksploracji, czy przed. Jeżeli są po eksploracji, to dostarczają wam surowce, o ile znajdą się w tym obszarze, a jeżeli są przed, no to nie, musicie tam wejść i zajrzeć. Tutaj jest jakiś potwór, który chyba spróbujemy napaść. Znaczy, z którego spróbujemy dopaść. Nasi przeciwnicy na nasz widok uciekają w przerażeniu. I teraz pojawia się kolejna opcja. Możecie być źli albo dobrzy. Możecie krążyć ścieżką światłości, bądź też mroku. Pozwólmy im uciec. Walkę już wam pokazałem, co nie znaczy oczywiście, że to jest ostatnia walka. Ale zdobędziemy sobie trochę dodatkowych surowców. Oraz pokonamy wrogów, odstraszymy ich. Tu mamy kolejną krainę, ale na razie udamy się w inną stronę. Sprawdzimy, co tutaj jest na zachodzie. Zakończmy tą turę. Jedyne, co musimy robić teraz, to kierować wojskiem. Tą naszą niewielką i jedyną armią. Sprawdźmy, co tutaj jest. A proszę, odkryliśmy nowy teren. Dzięki wejściu. Tu chyba albo był jakiś obserwator, albo jakaś cyganka, która nam przewidziała coś tam. Nie zawsze zwracam na to uwagę, nie zawsze jest to bardzo istotne. Dobrze. Zakończmy turę. I wybierzmy się trochę dalej. Mam nadzieję, że... Może podzielę sobie pokaz tej gry na dwa odcinki, żeby pokazać wam jak najwięcej możliwości strategicznych. Okej. Mamy do kontrolowania armię, ale też Eldaste zakończyło swoją kolejkę produkcyjną. Możemy ustawić następną. W tej chwili, jeżeli nic nie ustawimy, to zwiększa, to można sobie wybrać jeden z czterech dochodów, które będą generowane przez to miasto, ale chcemy budować. Chcemy budować, więc zróbmy sobie storehouse. Zwiększa ilość ludzi w mieście, a ilość ludzi jest bardzo ważna, ponieważ zwiększa się zasięg kontrola terenu. Wyprodukujmy to, ale wyprodukujmy także settlera. W następnej kolejności settler, tak jak w cywilizacji, jest jednostką, która pozwoli wybudować inne miasto i pozwoli zwiększyć nasz zasięg. Dobra, zakończmy tą turę. Nasz obszar ładnie się rozrósł, dzięki temu pozyskaliśmy kopalnię złota, która zwiększy nasz przychód złota. I w naszym zasięgu jest też... właściwie to się nazywa Treasure Site, czyli miejsce ze skarbem, które zwiększa naszą manę. W każdej turze o 10. I bardzo ładnie. Co jeszcze mamy? Armię do sprawdzenia. Co tutaj przed nami? Zdobyliśmy medalik. To znaczy każda jednostka chyba tutaj zdobyła medal. Tak. Jej poziom został zwiększony do... Jakiego? Do weterana. Czyli żeśmy zyskali jeden poziom doświadczenia. Dobra rzecz. Warto mieć dużo jednostek i dlatego też warto o nie dbać. Nie tracić ich bezmyślnie w walce. Bo te doświadczone jednostki są najpotężniejsze i potem najbardziej mogą się przydać. Warto wycofywać, uciekać jednostkami z pola walki, jeżeli one są zagrożone. Przy okazji mamy możliwość poprawienia zdolności naszego bohatera. Ja przez to się prześliznę trochę, bo to jest po angielsku, nie chcę tego wszystkiego wam opowiadać, ale zobaczmy. Możemy sobie zwiększyć zasięg. Ja bardzo lubię te umiejętności, które poprawiają coś więcej niż tylko naszego bohatera. Lubię, kiedy poprawia się jego wpływ na jednostki, które pod nim służą, bądź też na przykład przyspiesza się eksploracja i tak dalej. Tutaj mamy
Night Vision. Dzięki temu zdolność obserwowania terenu pod ziemią zostaje zwiększona. Wybierzmy to sobie, ponieważ pod ziemią także można eksplorować. I zainwestujmy także w zdolności defensywne. A ten znaczek to jest plus 1 odporności na magię. Zwiększymy sobie defensywę o 1, ponieważ chcemy zachować tego bohatera przy życiu. Ja nie toczę przy jego użyciu potyczek, raczej rzucam czary, zabezpieczam jednostki przed obrażeniami. Dobra, jest mnóstwo rzeczy, które nasz bohater umie. Może na przykład atakować od tyłu i zadawać dodatkowe obrażenia. To jest łotr, jakby nie patrzeć. I tu jest jeszcze inwentarz, to znaczy przedmioty, których możecie używać. Nie jestem do końca przekonany, czy w tej wersji jeszcze to działa, ale tak czy inaczej można ubierać pancerze, miecze, można mieć w plecaku broń dystansową. Sporo jest opcji. Co mamy jeszcze? Informacje, że ta miejscowość zmieniła się z wioski w większą wioskę, no bo na razie jeszcze to wszystko jest bardzo małe. I możemy zakończyć turę. Chyba mój bohater wykonał już wszystkie kroki, a nie, jeszcze nie. I teraz możemy bezpiecznie zakończyć turę. Oho! Jakieś wilcy tu przebiegły. Spróbujemy stoczyć z nimi walkę. Tak jest. 3 oddziały wrogich stworzeń. Wargi. A wargi to takie wilki. Wielkie i wściekłe. Każdy, kto Władcy Pierścieni kojarzy, powinien mniej więcej wiedzieć. Nasz bohater może rzucać czary leczące. To jest rzecz ważna, która może się przydać potem w walce, szczególnie jeżeli inwestujecie w takie umiejętności, które wspierają oddziały i waszego bohatera trzymacie trochę z tyłu. No dobra, mamy jednostki, które poruszają się i walczą tylko i wyłącznie wręcz, więc myślę, że bezpiecznie będzie można je z dystansu załatwić naszymi łucznikami i czarodziejkami. Jakby zaczynając walkę, atakujemy najpierw z dystansu. Tutaj na przykład nasi przeciwnicy też wielu rzeczy się dowiaduje. Jeżeli zaatakujemy ich wręcz, to będą mogli 2 razy odpowiedzieć atakiem. Natomiast jeżeli pozbawimy ich życia, to może się okazać, że atak naszej jednostki, pierwszy atak naszej jednostki wręcz zabije tego wroga i nie otrzymamy w związku z tym obrażeń zwrotnych. Że się posłużę taką dziwną terminologią. A proszę, wykończyły moje łuczniki, cały oddział. No tutaj mamy zasięg widzenia, jest przez naszego dowódcę utrudniony, więc usuniemy go i możemy dokonać ataku. Kiedy jest wasza tura, możecie dobrowolnie dysponować tym, jak się poruszają wasze jednostki i w jakiej kolejności wykonują ataki. Tu zostało 14 punktów życia tym ludkom tutaj. Możemy zaatakować je tak, zadając 10 do 14, a tu zadając 9 do 13. Ta jednostka jest mocniejsza, zaatakujmy przy jej. Wilki odpowiedziały atakiem, ale teraz już chyba je załatwimy. Wilki zużyły swój atak, więc nie będą już odpowiadały. Nie pojawia się ta opcja retaliate, czyli zadamy bezpiecznie obrażenia. Tak jest! Zwycięstwo, moi drodzy! Zwycięstwo, moi drodzy, i tym zwycięstwem zakończę pierwszy odcinek prezentujący wam grę Age of Wonders. I zabiorę się za przygotowanie następnego. Myślę, że znajdą się osoby, które są ciekawe, jak to dalej wygląda i jak wygląda zarządzanie waszym państwem. Mam nadzieję, że te gry strategiczne spotkają się z waszą sympatią. Ja strasznie lubię je pokazywać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.